Rezygnację z przewodniczenia Radzie Gospodarczej przy prezydencie Suwałk złożył suwalski przedsiębiorca Mirosław Esz. Działał w tym gremium od początku jego istnienia, a cztery lata temu został przewodniczącym Rady. Na kilka miesięcy przed upływem kadencji pożegnał się nie tylko z funkcją przewodniczącego, ale również z członkostwem w Radzie. Prokuratura kilka tygodni temu oskarżyła go o wyłudzenie ponad półmilionowego unijnego dofinansowania na budowę hotelu. Wskazując przyczyny rezygnacji, Mirosław Esz mówi o nadmiarze obowiązków. Zostałem wybrany na prezesa Podlaskiego Związku Pracodawców i nie chciałem łączyć tych dwóch funkcji, informuję. Zapytany o motywy swej decyzji wyjaśnił, że sprawując funkcję w Podlaskim Związku Pracodawców będzie miał dużo więcej do powiedzenia niż we współpracy z suwalskimi urzędnikami. Informacje o powołaniu Mirosława Esz na stanowisko wiceprezesa potwierdził nam dyrektor biura tej organizacji Mariusz Wasilewski. Nie wskazał nam jednak, jakimi sprawami będzie się zajmował nowo powołany. Wiceprezes Suwałk. We wtorek obiecał przysłać nam taką informację drogą elektroniczną, ale do chwili zamknięcia wydania nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji na ten temat. Wraz z Mirosławem Esz Radę Gospodarczą przy prezydencie Suwałk opuścił inny jej członek, Piotr Kowalewski. Ani prezydent, ani Rada Gospodarcza nie zamierzają powoływać nowego przewodniczącego. Kadencja Rady Gospodarczej przy prezydencie Suwałk wygasa wraz z kadencją samorządu. Planowana jest jeszcze tylko tylko jedno posiedzenie tego gremium poprowadzi je prezydent Suwałk. Poinformowała nas Emilia Klajmont z suwalskiego ratusza.